Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek, w sumie część dalsza retrofitu tego oto poczciwego zasilacza, ładowarki do akumulatorów, który jeszcze dawno, dawno temu mój tata dał sobie zrobić. I co tu będzie robione? Mamy nowe żabulce. Kondensatory, które były polecane, żeby były szeregowo z transformatorem, co udało mi się je pomierzyć nowym CT1 i zrobimy sobie porównanie nowego ze starego, bo już zrobię mały spoiler. Udało mi się go usmażyć. Wierzcie, nie wierzcie, udało mi się go usmażyć za pomocą tej oto diody. Jest to dioda Schottkiego i dioda Schottkiego dała radę usmażyć CT1. Ale do tego przejdziemy później. Udało mi się zmierzyć kondensatory. Mieszczą się w 10% tolerancji i nie są uszkodzone. Już porozładowywałem, żeby nie było. Więc to mamy z głowy. To się udało zrobić. Żabulce mam takie dobrane teoretycznie, że złapią jak i duży akumulator, bo to jest klema z samochodu, jak się nie mylę, z Opla, jest w stanie złapać, więc żabulce też mamy z głowy. Nie wiem, ile wytrwają z kwasem, ale przy AGM-ach powinno dać radę. Moduł zabezpieczenia napięcia XYCD60. Nie będę, jak to się mówił, wałkował, jak to działa, robił testy i tak dalej. Podlinkuję film do dobrego materiału, który to przedstawia. Jedynie sobie to otworzymy, bo już sobie prędzej rzuciłem okiem. No i jest takie kilka niedociągnięć, co bym chciał poprawić, zanim to wprowadzę do takiego dużego potwora. Co tutaj głównym zadaniem, może nie głównym, ale częścią odcinka będzie właśnie pokazanie, co mi się tutaj udało zmaścić. Albo nie zmaścić, albo urządzenie jest tak źle zbudowane, więc zaraz do tego przejdziemy. Ale pierw to. Do transformatora dorzucimy sobie to. Gdzieś tutaj sobie znajdę miejsce zaraz. I sobie wrzucimy zabezpieczenie, które będzie nam ograniczało napięcie. Kondensatory powinny też zbić troszeczkę prąd, napięcie na transformatorze. Jeszcze mi chodzi po głowie jedno zabezpieczenie, które może uda mi się dobrać, ale to pokażę za chwilę. Zaczynamy test praktyczny tego dzikusa. Dlaczego mówię dzikus? Wykręciłem korki, bo tak sobie tylko chciałem spróbować, czy mam wszystko podłączane. I mam na najmocniejsze uzwojenie i normalnie słyszałem, jak się ten akumulator gotował po sekundzie, więc założyłem sobie cęgi. Nie wiem, czy umie zrobić, żeby maksa mi łapało. Nie. Czyli będzie trzeba obserwować. Mam nadzieję, że będzie widać. Odpalamy. Prawie go nie słychać. Jak mi ostatnio odpalił, to normalnie masakra była. Damy sobie mierniczek. Zestawimy jeden koło drugiego. I podłączam klemę. Uwaga, co się będzie działo. Na razie nic, bo jest naładowany. Musiał go obciążyć lekko czymś, żeby mu napięcie spadło. Dobra, zaraz to ogarnę. No i dobrze, chwileczka minęła, zdusiłem go po prostu żarówką. No i próbujemy ponownie. Podpinam klemę.
6 amper. Ale tym razem się nie zagotował. Ostatnio normalnie się zagotował. Klej mnie przestraszył. Miałem okulary założyć, bo naprawdę te dźwięki, co wydawał ten transformator, to była masakra. Spróbujemy sobie zmienić. Restart. Restart. 12,5. Damy mu. Restart 12,5. OK. No, tak trochę tego jeszcze nie ogarniam, no ale myślę, że damy radę. Zobaczymy, czy złapie. No, na pewno działa, bo klika i nic nie gazuje. Jestem ciekawy, jakie pokazuje prądy. Nie pokazuje prądu. Dobra. Można uznać, że ten dzikus działa. Tutaj ta cela zaczyna się gotować od razu. Spróbuję z podświetleniem. Ogólnie brązowa jest ta cela, mi się to nie podoba. Ta też jest brązowa. Ta też jest brązowa. Chyba się pomału kończy ten pan. Spróbujemy dać troszeczkę wyżej. 13,5. Ja wolę, jak to się mówi, troszeczkę dodawać, niż później przesadzić na raz. 12,6. Aha. Napięcie restartu bym musiał jeszcze zmienić. Damy 12,8,9. Stawiam na to, że ten miernik nie nadąża pokazać faktycznie, ile tam się dzieje. Ale mam pomysł, jak to możemy sprawdzić. Dobra, teraz do Was wracam. No i dobrze, po prostu dałem sobie wattomierz i sobie zmierzymy, jakie jest napięcie względem poboru i mniej więcej pójdzie policzyć. Teoretycznie by trzeba było liczyć straty po drodze, ale nie będziemy tego robić.
No, też nie nadążę. 80 wat. Czyli coraz krócej. Muszę mu dać większy prąd, czyli większe napięcie. Damy 14,4. Damy mu 14,4. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wszystko za wolno reaguje. Bym musiał mieć bocznik taki na 230 albo na 12 V. Taki typowy bocznik z wskazówką, żeby fajnie to pokazało. No ale niestety. Nie mam i nie jestem w stanie stwierdzić, co tu się konkretnie dzieje i ile to bierze prądu. Zauważyliście to, jak on się załącza? Patrzcie, on podbija napięcie, jak się załącza, nie spada. Co to za wynalazek? Rozumiecie to? Jemu powinno napięcie spadać, a jemu rośnie. O co chodzi? Ktoś to rozumie? Ja tego nie rozumiem. Transformator pod obciążeniem powinien mieć mniejsze napięcie, a nie większe. Nie czaję tego. Proszę w komentarzach to mi jakoś wytłumaczyć, bo mi się logika posypała. Bo obciążałem to żarówką i innymi rzeczami to napięcie spadało, a akumulator jak się podłącza, to rośnie napięcie. Ktoś to czai? Nie. Dobra. Spróbuję to wrzucić i może dostanę jakieś odpowiedzi szybciej. Będzie coś więcej wiadomo. Bo nie chcę też zakatować ten akumulator. Coś jest grubo nie tak. Tylko nie wiem co. Dobra. Dajcie mi znać w komentarzach, o co tutaj kaman. Bo nie łapię tego. To jeszcze raz. Dziękuję za obejrzenie, lajki, subskrypcje, polubienia, komentarze. Te komentarze, liczę na komentarze. O co tutaj chodzi? Czemu rośnie napięcie pod obciążenie? Widzicie? On się załącza. Słychać, że transformator buczy i on podbija wyżej napięcie. Dajcie mi znać, o co tutaj kaman. Zaczyna kwasem śmierdzieć. Dobra, wyłączam. Dzięki, na razie, cześć.